Dzień dobry wszystkim. W listach pytacie, jak mi idzie w Food Champions. Pozwólcie, że odpowiem wam tym krótkim materiałem wideo bez komentarza. Jak pewnie się domyślacie, ten mecz przegrałem. Na szczęście nie 1-0, lecz 2-0, ale po prostu o tym nie mówmy. Żeby nie było, ja też zdobywałem ciekawe bramki, ponieważ mój Ian Rush zamienił się właściwie Iana Rushowicza. Stwierdziłem, że jak za dawnych dobrych lat, zagram długą piłkę ze środka boiska do napastnika i ku mojemu zaskoczeniu to wyszło. Opłaciło się wpuścić Toniego Krosa na boisko, ja czasami go wpuszczam na te ostatnie 10 minut, ponieważ on potrafi podać piłkę. I naprawdę czuć te różnice, szkoda tylko, że jego tempo sprawia, że jest nieużywalny przez cały mecz, ale jako taki joker to spisuje się nieźle. I to tyle jeśli chodzi o moje highlighty z Food Champions, bo prawdę mówiąc wolę rozegrać dzisiaj dwa mecze z komentarzem na żywo. Jeszcze tak przy okazji, wczoraj na kanale pojawił się film, w którym gram z Krzysztofem Piątkiem w Ultimate Team, on miał tam swoją kartę 99, jak i skład z kilkoma ciekawymi ikonami, więc jeśli jeszcze nie widzieliście jakimś cudem tego filmu, to teraz tam wchodzicie, oglądacie i zaraz wracacie do tego odcinka. Mam 9 zwycięstw, 3 porażki, 12 meczów za mną, ale to dlatego, że wczoraj niepotrzebnie grałem jeszcze jeden mecz za namową mojego dobrego kolegi Kamila. Żałuję tego bardzo, ponieważ gość mnie zniszczył 7-1, po prostu o tym nie mówmy. Żeby dzisiejszy odcinek był pozytywny, to otwórzmy sobie te wszystkie paczki, które przygotowałem za ważne mecze i jedno takie w SBC, nie pamiętam jak się to nazywa, ale za tam to była paczka dwóch rzadkich piłkarzy. Oczywiście teraz nie mamy żadnych specjalnych kart do trafienia, tylko informy i oczywiście ikony, czyli prawdopodobnie nie będzie nawet ekranu w tym openingu. Wczoraj pojawiło się również SBC z gwarantowaną ikoną w wersji tej najniższej, czyli ta paczka, którą ostatnio otworzyłem za swapy, kosztuje 500 tysięcy i nie ma opcji, że to robię. No nie, po prostu nie ma takiej opcji. Wystarczy, że zrobiłem to za food swapy. Masakra, 500 000. W poprzedniej grze kosztowało to chyba jakieś 200, nie no tak 300 tysięcy i 300 tysięcy to spoko, ale tutaj no, przesadzili trochę z tymi wymaganiami ocenowymi, patrząc jeszcze na to, że ikony są no łatwiej dostępne właśnie przez te food swapy, choć to zależy kto co woli robić, jak dana osoba ceni swój czas, ale nie, 500 000 za nakatę to ja nie, ja się tak nie bawię, nie ma ekranu, więc przewijamy, nie będę marnował waszego czasu. No mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć dobry wynik w Food Champions, że dzisiaj na odcinku wygram dwa spotkania, nie będę ukrywał, no azart robi roboty. I ja na razie oczywiście też nie narzekam, kończę akcję, będą ekrany, ok, więc może nawet jakiś walkoutik, zobaczmy, nie ma walkoutu, więc dajcie mi chociaż kartę ocenioną na 84, czy to są duże wymagania? Akurat trafiłem Kai Havertz, czyli jakieś 5-6 tysięcy trafi na moje konto. Pytanie brzmi, czy opłacało się robić te ważne mecze, no nie wiem, bo tam dosyć dużo rzadkich kart przepalałem, zobaczmy Kai, no tak jak myślałem 6 tysięcy przez to, że właśnie przez ikonę poszły ceny do góry, jeszcze mamy złotą paczkę piłkarzy Prime, 12 złotych, 6 rzadkich, czy będą ekrany, przekonajmy się, nie, tragedia. 6 rzadkich, ach, nie ma co gadać, mamy jeszcze paczkę z dwiema kartami na sam koniec, to może tam coś wpadnie. Chciałem powiedzieć, że azart jest niesamowity, serio. I mam nadzieję, że wam to dzisiaj pokażę na żywo, bo tyle radości daje mi ta karta. No to jest taki Neymar dla biednych i tutaj również nie mamy ekranów. Więc co mogę powiedzieć, wyszukajmy przeciwnika w Food Champions. Ej, no ludzie, nikt nie chce ze mną zagrać, nikt nie chce przejść dalej. Wreszcie, po 6 sekundach ktoś się zdecydował na spotkanie, zobaczmy kto to będzie. Guardiola, Jesus, no dobra, to jest ciekawy zespół. No i Depay. Widać, że ktoś ma kasę, bo Memphis kosztuje chyba z 400-500 tysięcy, ale gdybym miał wolny budżet, to też bym go sobie pewnie kupił. Okej, zobaczmy jak wygląda gameplay, wszystko płynnie, czyli bez zmian, tak jak wczoraj, choć był przed chwilą mały lag, jak też widzieliście, zgodnie z zapowiedzią w drużynie pojawił się Rafael Varane i powiem wam, że jest cudowny, naprawdę czuć różnicę pomiędzy nim a Lucasem Hernandezem, oczywiście ja pamiętam swoje słowa, jeszcze mi je wiele razy przypomnieliście pod jednym z ostatnich odcinków, że Hernandezem mógłbym grać do końca gry, ale nie no, naprawdę po kupnie Varana to wiem kim jest teraz solidny środkowy obrońca, ale ja nie mogę tak pozwalać rywalowi na takie rajdy i nie mogę też pozwalać na to, by Varan był odepchnięty przez Memphisa, super, tutaj azard. Czy ja powiedziałem, że to jest Neymar dla biednych? Wydaje mi się, że tak. A jeśli nie, to jeszcze raz przypomnę, że azard to według mnie Neymar dla biednych, no serio. Jedyna różnica dla mnie to gwiazdki, wiecie, sztuczek i słabszej nogi. Gdyby Hazard miał 5 na 5, to kosztowałby tyle samo, ile Neymar. Ale i tak, kilka bramek już jego lewą nogą zdobyłem, uważam, że jest bardzo mocna.
pięciu gwiazdek w sztuczkach szak nie potrzebuję, bo ja mam ten problem, że im więcej sztuczek ma piłkarz, tym bardziej nim kombinuję. A tak to odrobinę prostszy futbol gram, używam takiego właśnie dryblingu. Ian Rush, pierwsza okazja w tym meczu i mamy 1-0. Bałem się, że Walijczyk nie uderzy, bo sami widzieliście, że tak trochę zamulił. Właśnie w tym momencie dosyć długo składał się do tego strzału, ale Alisson pokonany i okej. To nie jest mecz, w którym Alisson będzie miał włączone tryby ściany, więc bardzo możliwe, że to wygram. Wczoraj właśnie miałem taki mecz, że no rywalowi wchodził każdy strzał. Ja nie byłem w stanie pokonać jego bramkarza, co mnie bardzo bolało, no ale cóż, zawsze mnie coś boli. Ian Rush do Hazarda, żeby nie było, Ian też asystuje. Paradoks polega na tym, że ma więcej asyst od Hazarda w tej lidze weekendowej. Rush, szukamy takiego technicznego wow! No słuchajcie, tego to ja się nie spodziewałem, bo z 10-15 razy tak próbowałem w tej lidze weekendowej, ani razu mi nie siadło finezyjne uderzenie zza pola karnego, a tutaj proszę, mamy 2-0 w 20 minucie, to nie jest rage quit. Rywal będzie wykonywał jakieś zmiany taktyczne, ale jak widzicie, Ian jest naprawdę dobry. Ja wiem, że tam mogę podać do Sancho i ja w tym momencie to robię. Hazard! Och, jakby Rush troszeczkę wcześniej wbiegał. Mogłem w ogóle już zagrywać kilka metrów wcześniej. Przepraszam za powtórzenie. No cóż, mój błąd, ale zaraz zdobędę ładniejszego gola jakiegoś. Nie, Memphis, matko jedyna. Nie ruszałem się, ja przysięgam, że nie dotykałem prawej gałki w tej okazji. Ter Stegen bronił sam z siebie. A właściwie nie bronił, bo nawet się nie rzucił, no ja nie rozumiem. Ale wiecie co, muszę uważać, bo zauważyłem, że coś jest jednak nie tak z grą. Jest malutkie opóźnienie, przez co moi piłkarze no nie przyjmują najdokładniej piłki. Nie mogę sobie za dużo pozwalać obrońcami, to samo jeśli chodzi o bramkarza. Dokładność, teraz stawiamy na dokładność. O Jezu, Griezmann będzie dwa. To jest też najgorsze, bo jednak w tej sytuacji przesuwam się Ter Stegenem, myśląc, że no wiecie, on do tego doleci, bo to było czytelne, to było bardzo czytelne. Niestety, no z 2-0 robi się 2-2, pewny początek meczu jeszcze ta... To jest najgorsza cieszynka, to jest najgorsza cieszynka w grze. Wolę daba niż te tańce Griezmana. Hazard, o to chodziło, Ben Yedder, lecisz. Oczywiście, no nie będę nim strzelał, ale jakieś dośrodkowanie. Ian Rush, zobaczmy z przewrotki, no jak to jest możliwe, że ktoś mi to blokuje, kurde. Taka sytuacja, taka bramka by była, jeszcze faulowany w tym momencie. Dramat, ale Wissam podaje do Kante, Kante. Ech. Ian Rush. Doskonale. Sancho. Rush w polu karnym, hat-trick. To jest właśnie to, takiego gracza potrzebowałem. Kurczę, no on potrafi wykończyć. Co ja mogę powiedzieć? On potrafi skończyć akcję. Prowadzimy 3-2 i ponownie asysta Sancho. No co jak co, kapitalny występ młodego Anglika, ponieważ już drugi raz wykreował sytuację naszemu napastnikowi. Tak to ma właśnie wyglądać. 10 minut, no nie no, ja nie będę grał na czas. Głównie dlatego, że nie umiem. Ale też spróbujmy wydostać się spod własnego pola karnego. Przerzućmy, no i na spokojnie. O to chodzi. Gol numer 4. Wbiega tam Eden Hazard i właściwie może uda się go znaleźć. Hazard! Boczna siatka. Liczyłem na jakieś nożyce, voleja, nie na główkę, tego się nie spodziewałem. Zwycięstwo 3-2, po nie ukrywam, ciężkim spotkaniu, dosyć łatwo straciłem to prowadzenie, co niezbyt mi się spodobało, ale najważniejsze jest to, że Ian Rush nas uratował. 4 strzały, 3 bramki, piłka trafia do jego na pewno bogatej kolekcji, choć prawdę mówiąc nie mam pojęcia, ile w życiu Ian Rush zdobył hat-tricków, zaraz to sobie sprawdzę. 2 asysty Jadona Sancho, 1 Kante, w ogóle Kante, ja nie wiem, jak takie wytyczne mu dałem, że on ma już chyba z 10 asyst w tej lidze weekendowej, jestem z niego dumny. I przed nami drugie spotkanie. Prosta drużyna, ale dobra. W ramach ciekawostki chcę wam przekazać, że sprawdziłem, Ian Rush dla Liverpoolu zdobył 16 hat-tricków, więc spoko. Na papierze mój zespół jest lepszy, jednak takich drużyn boję się najbardziej. Oho, to nie będzie łatwe. To nie będzie łatwe spotkanie, bo no nie rzucił się jakoś na mnie. Zaczął rozgrywać piłkę na swojej połowie, ale wygram, bo ja też jestem dobry, nie? Oj, ładnie Sissoko, Ian Rush, Kante zamarkował, podanie do Hazarda, który uderzy przy słupku, dobrze ustawiony Thibaut Courtois. No właściwie nie wiem, czy mogłem zrobić coś lepiej, może jeszcze jakiś dragback, to jest coś, o czym zapominam, te dragbacki w polu karnym, to mnie denerwuje, bo to jest proste, to jest skuteczne, a ciągle mi to wylatuje z głowy. Sancho,
Lepsza pozycja do dośrodkowania, Varane. No niestety, jeszcze nie trafia. Po raz pierwszy w naszych barwach. Może kontra? Nie ma opcji, kolego. Ej, zobaczcie, co robi Varane. Właściwie prawie, że asystę zanotował, jednak kiedy ja wymusiłem nim takie wbiegnięcie w pole karne, to ja nie wiem. Nie mam do kogo podać. Znaczy, pojawia się tutaj Sissoko, ale Sissoko jest ostatnim piłkarzem, którym chciałbym strzelać. Sancho. Wolniej nie mogę tego rozgrywać. Znów centra. Bez sensu, bo przecież centry nie są skuteczne, ale może Hazard będzie szybszy od Cancelo, jednak nie. To może teraz Sancho, podanie, Eden Hazard uderza, no i niestety tym razem to Thibaut Courtois będzie miał ten tryb ściany, o którym tak mówiłem, chyba że teraz Sissoko uderzył i gol! Przed chwilą mówię, że to jest ostatni piłkarz, którym chcę uderzać w tym zespole, a proszę. Czyli może przepis na dobrze broniących bramkarzy jest taki, że im gorszym piłkarzem, wiecie, im gorsze statystyki strzeleckie ma dany piłkarz, tym większa jest szansa, że pokona takiego dobrego golkipera. Bardzo możliwe, bo Hazard nie mógł, Rash chyba też nie mógł, a jak widzimy, Sissoko mógł. Sissoko. Rany, on się w Pogbę zamienił w tym spotkaniu. Najpierw gol, teraz takie dobre podanie. Jadon Sancho. Hazard. Kurczę, no. Boże, 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 czemu ja w ogóle czegoś takiego próbuję? Ja wiem, że to jest głupie. To jest najgorsze, że ja wiem, że nie ma sensu tak podawać, ale zawsze pojawia mi się coś takiego w głowie, że no dobra, może przejdzie, może w niego nie trafi. Tyle piłek przez to tracę. Sancho kontra Jordi Alba, kurczę, nie czułem, że on ma takiego obrońcę tutaj. Hazard wejdzie w pole karne, wszedł. Hazard spalony. Spalony, bez sensu. No już koniec pierwszej części, czyli będzie 1-1 zapewne. A jednak nie, Sissoko, Kante, wybijmy to. No już, już, do przodu, okej. Nie jestem zadowolony z siebie. Mimo, że prowadzę, to nie jestem z siebie zadowolony i chyba rozumiecie dlaczego. Było okazji, które trzeba było wykorzystać, byłoby z 2-0. No i na większym luzie wchodziłbym w drugą połowę, ale jak widzicie, gram dobrze. Jest posiadanie piłki, jest dokładność podań, są strzały. Jest, pod tym względem jestem z siebie zadowolony, tylko to trzeba wykorzystywać, trzeba zdobywać gole. No i Hazard, na takie piłki czekamy. Ben Yedder musi się rozpędzić, rozpędził się, cyk. Okej, okay, Cancelo zostawiony, La Croqueta. No to mało kto już tego używa, a nadal można w ten sposób zaskoczyć przeciwnika, tylko no takimi podaniami daleko nie zajdę. I kolejna okazja, Rasha. Szukamy wejścia w pole karne, jest Ian, jeszcze jeden dragback, super się zawinął, ale no Lenglet. A jeszcze mamy Rash. I takie podania, może coś w tym stylu, Kante! Wkurza mnie to w tej FIFA. Naciskam strzał z pierwszej piłki. To ja chcę zobaczyć strzał z pierwszej piłki, a nie taką nieudolną próbę przyjęcia. Nie musi paść bramka po takim uderzeniu, ale kurczę, chcę strzał. A nie, że dzieje się coś innego. Może przelecieć 10 metrów nad bramką, ale chcę zobaczyć strzał, to wszystko o co proszę. No i ponownie akcja mojego przeciwnika. Rajd, po prostu rajd w nim, bo co innego mógłby nim zrobić. Tylko szybciej reagujcie, no. 20 minut do końca tego meczu. Tu muszą być 3 punkty, że tak powiem. Tylko boję się, że padnie coś z dupy, no i co ja będę mógł zrobić? Brawo Ter Stegen. Za to, że żyjesz. Tyle. To jest już ostatnia faza tego spotkania. Czy rywal coś strzeli? Ben Yedder. Okej, okay, mamy przejęcie, mamy piłkę. Tu może ten gol. Hazard, mocne podanie, ale oczywiście skuteczne. Czy będzie bramka Jana Rasha? Ostry kąt. Rash! Ale wy widzicie, że na przykład Hazard zamiast wbiegać, próbować dobijać, on stoi w miejscu. Ja tego kompletnie nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. A najbardziej boli mnie to, że jednak, wiecie, ja nie mam na to wpływu. Nie ma żadnego przycisku, którym, kurczę, wymuszę wbiegnięcie Hazarda w tym momencie. Przełączyć na niego się nie da. Po prostu się nie da teraz Luka Modric. Oj, jak dobrze, że on to tak schrzanił. Ale sobie pewnie gość teraz pluje w brodę, bo to była taka piłka remisowa. Rash, no niesamowite, Lenglet pojawił się na środku boiska i odbiera piłkę naszemu napastnikowi. Minuta do końca. Remis? Czy co? Co się tu wydarzy? Niesamowite, po prostu niesamowite, no! Jeszcze ta cieszynka, nieprawdopodobne. Ale ja wiedziałem, ja czułem to od dobrych 20 minut, że przecież wydarzy się coś tutaj takiego. Nieprawdopodobne, po prostu nieprawdopodobne. Ostatnia sekunda meczu i jest 1-1. No znów faul, poważnie. O rany. Nie, no to ja nie wiem, jak wygram to spotkanie.
Nie wygram. Po prostu nie wygram. To jest odpowiedź. Zobaczmy. Podanie. Vini źle zagrał. Jeszcze będzie Sissoko sprzed pola karnego. Mahrez, prawa noga. Super. Biorę pauzę, bo muszę coś zmienić. Mam ostatni mecz na wypożyczeniu Bale'em. I on wchodzi na boisko. Bale, obrót, strzał. Nie wierzę. Nie wiem, czy wy to widzieliście. Na pewno to widzieliście. Hazard się zatrzymał. Słychać było mojego pada. Ja sobie nic nie wymyślam. Ten moment. On stanął. On po prostu stanął. Nie chciał tego dobijać. Niesamowite. Wow. Ja nic nie wymyślam. Ja mam wszystko na wideo. Wy to widzicie. Wy widzicie dowody, że coś tu jest nie tak, ale brawa. Wejście Bale'a oczywiście kapitalną decyzją. Choć sam fakt, jeszcze ta interwencja bramkarza, nie? Że ta piłka niby przechodzi, niby nie, no cudowny mecz. Wow, naprawdę, jakby to wpadło, Ter Stegen out. Kupiłbym jakiegoś najtańszego bramkarza z La Liga i bym nim grał. Trzeba się wracać, Ben Yedder, zobaczmy, już powinna być zakończona ta połowa meczu. Ale jest podanie, jest Riyad Mahrez, Boże Święty, czy on wszystko musi trafić w doliczonej minucie? Nie, ta gra jest niesamowita, ta gra jest nieprawdopodobna. Jest minuta, to gwizdnij człowieku, czy tam zagwiszcz. Hazard, mocne podanie, zobaczmy, Gareth Bale wyprzedza. Super, mocne uderzenie, nie ma. To jest dziwna decyzja, ale wpuszczam Giovinco, bo on jest tak samo zwinny jak Hazard. Potrzebuje kogoś takiego, Boże. Wykorzystać okazję, tylko tyle teraz potrzebuje. Jakim cudem to Courtois wyjął? To jest niemożliwe aż. Sancho. Zrobił to, Jadon Sancho. Bale! Ta gra sobie robi ze mnie jaja, autentycznie, no... Słuchajcie, to jest spotkanie, którego wygrać się nie da. Wy to widzicie, to słychać, czuć. Ja się starałem, żeby nie było. Junior. No nie, musiałbym teraz przeciąć i wiecie, dzidę zrobić do przodu. Na przykład tak, Rashford. Sędzia pozwala grać. Marcus Rashford, Rashford, stań się ikoną. Marcus Rashford, Rashford. Marcus Rashford. Giovinco 3-3! I teraz to sędzia dla mnie nie zakończył tego meczu. Dziękuję. Sprawiedliwości stało się zadość. Niesamowite. Co za zmiana Sebastiana Giovinco i oby to wygrać w karnych. Co za mecz, na miłość boską. W ogóle czemu on pozwolił grać? Pozwolił mi pobiec. Nieprawdopodobne. Co się tam w ogóle wydarzyło? Myślałem, że faul Rashforda. No to zobaczmy, Papu Gomez kontra Ter Stegen, mamy pierwszego karnego obronionego. Seba Giovinco, dobrze, 1-0 dla nas. Nie no, Giovinco super sub, naprawdę, brawo. W środeczek, wiecie, w środeczek Gareth Bale nie przewidział tego, 2-0 dla nas. To będzie największy plot twist, największy plot twist. W ogóle Food Champions. Zobaczmy, Sissoko uderzył i broni Ter Stegen po raz trzeci. Nieprawdopodobne. A więc Marcus Rashford, który nas uratował, niestety nie ma. Okej, okay. Przewidział to. Junior kontra Marc-André Ter Stegen. Zobaczmy, Junior nie trafia, wygrywam. Wszystkie karne obronione. Jeszcze... Mamy to. Ja pierdzielę. Słuchajcie, no łapka w górę pod tym filmem musi być. Tak chorego spotkania to jeszcze nie było. 10 razy płakałem. A teraz płaczę z radości. Junior co schrzanił 11, ale no... Rywal nie wiedział jednego, że jestem w stanie odczytać jego ruchy po głowie. Tym, którym uderzał. Matko Boska. Chore spotkanie. Naprawdę chore spotkanie. Ja chcę zobaczyć jeszcze, wiecie, tę bramkę. Marcus biegnie, niekryty. W sensie, no nie wiem, nie było tutaj okazji do podania. Bale'a bym nie znalazł, a więc myślałem, że wiecie, z tego kąta to wejdzie, ale no sorry, to jest kryminał. To jest po prostu masakra, taka interwencja. To jest jeszcze Eder Militao, to nie jest Van Dijk, no słuchajcie, co to jest? Co to jest? Ta piłka się odbija od nogi. No i na szczęście i jej tym razem po mojej stronie Giovinco trafia na pustą bramkę. Ta gra, po prostu ta gra. Był bullshit dla przeciwnika, ale też ja no nie ukrywam, był bullshit dla mnie. Ta ostatnia minuta meczu.
Niesamowite. Jednak no tutaj, kurczę, to przechodzi. Niby bloku... No nie, właśnie nie... Czekajcie, co? Ja przepraszam, że to tak analizuję, ale zobaczcie. Waran. Ja wiem, co się stało. Mam wrażenie, że przez to, że gra była lekko opóźniona, to wiecie, Waran podskakuje, bo myśli, że Ter Stegen złapie piłkę. Otóż nie, Piszczek zaspał, ale wygrałem. Już wiem, czemu tak to wyglądało, bo to był mecz o rangę, srebro 1. Ale jakoś wywalczyłem, nie, naprawdę. Ja powtarzałem to milion razy, ale powtórzę jeszcze raz. Podziwiam każdą osobę, która robi 30-0 czy tam 29-1. Żeby grać w tę grę profesjonalnie, trzeba mieć coś nie tak z głową. Oczywiście traktujcie to z dystansem, ale dobrze. Bilans 11-3? Jest spoko. Jest spoko, ale teraz odpoczynek. Idę na meczek Liverpoolu, choć pewnie on już trwa w momencie, kiedy to oglądacie. No i kolejny raporcik w poniedziałek. Już po całej lidze weekendowej jutro na kanał wjeżdża bardzo fajny film z Lachem. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Do zobaczenia jutro o 15. Pozdrawiam. Cześć, miłego weekendu.